tu mieszkamy przez większość roku. My w ogóle przeprowadziliśmy się z kampera i uciekliśmy z domu. Dzięki psu. Największym chyba takim, może nie problemem, ale wyzwaniem było bezpieczeństwo dla nas. A jeszcze Kasia i Marek. Większość ludzi nas pyta o wiele wcześniej niż wy. Zmęczenie, rezygnacja i po prostu takie, ja wysiadam z tego, to nie dla mnie. Pokazanie środkowego palca na wszystko, co było wcześniej. Hu, 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 tak zwana kariera. Hu, hu, hu. Ja się dzisiaj z tego śmieję. Ja się dzisiaj z tego śmieję. Dzień dobry, zaczynamy kolejny dzień na kempingu w Mill Park. Zobaczcie, co nam Kasia przyniosła tutaj z kempingu. Cudownie, własnej roboty biały ser. Mamy szczypiorek, sałatkę. Słodkie dacki. Także zaraz będziemy robili sobie pyszne śniadanko. Pomidorki już zrobione, pijemy kawusie, kroimy chlebek. Tam w namiocie Kamil z Kamilą, słyszycie, działają, robią jajecznicę z bekonem. Także zaraz będzie pyszne jedzonko. Niestety siąpi deszczyk. No, trochę się rozpadała. Ale cóż, zaraz coś zjemy. No i później zapraszamy Was na krótką podróż do Kasi, gdzie pokażemy Wam, jak wygląda ich życie w przyczepie. Także do później, hejka. Hej. No pogoda nam za bardzo nie sprzyja. Jest cieplutko, ale trochę popadało. Ale na chwilę przestało, więc idziemy właśnie odwiedzić Kasię i Marka. Tak. Zobaczyć, jak żyją. Jak wygląda życie na kempingu i może dowiemy się czegoś o ich pracy. Także zobaczymy, jak to wygląda. Gdzie ta Kasia mieszka? Jest tu Kasia! Cześć! Cześć. Witajcie! Hej! A to kto to jest? To jest wasz członek rodziny? Tak, to jest Diesel, nasz pies. Cześć, Dieselek! Jak tam? Jaki milut! To jest pies podróżujący, pies kempingowy. Gdzie to twoje apartamenty się gdzie znajdują? Gdzie ta przyczepa? O, jest. Przyczepa. Apartament M1. Zapraszam Was do środka. Okej, super. Zamki Gerda zamontowane? Oj tak, tak. System super. Alarmowy. System alarmowy czteroładny. Zachodzisz pierwszy. Dobra, idź. Zapraszam. Dużo miejsca, jak na przyczepa. Bardzo dużo miejsca. No wiesz, to jest nasz dom przez część roku, więc mieszkamy tutaj we troje z psem. Także mamy przyczepę kempingową, nie za dużą, sama w sobie nie jest za duża, ale ten przedsionek nam tu po prostu podwaja przestrzeń do życia. Tak, to jest sporo miejsca. Tam widzę studio. Tak, to ogród. Jest... Ogród? Tak. Słuchajcie, Kasia ma taki ogród. Nawet z rzeką z tyłu. Ławeczka nad rzeką, romantyczna atmosfera. Tak, także przybijcie z nami łapkę i idźcie zobaczyć mój ogródek. To idziemy. Proszę bardzo. Ogrodzone miejsce, trochę prywaty. Strumyk płynie sobie tutaj z wolna. Ławeczka. Super. Elegancko. Ogrodzone oczywiście ze względu na psa. Na psa. Ale bardzo fajne, kameralne miejsce. Tak, tylko można sobie odpocząć. Ten strumyk mocno przybiera, jak są ulewy? My na szczęście, jak widzisz, mamy tutaj murek. Przybiera, tak, bywa. Bywa, że jest. My tu akurat się nie martwimy, ponieważ terenem zalewowym na naszym kempingu jest plac zabaw. Nie tutaj. Aha, ale czyli bywa, zalewa plac zabaw. Bywa dosyć niebezpiecznie. Nawet kręciłam kiedyś taką sytuację, kiedy mieliśmy ostrzeżenia powodziowe w okolicy i z drżeniem obserwowaliśmy ten strumyk. Wow. A na szczęście nie popłynęliśmy. Może przyczepa wypływała. Może, tak, może się skusicie. Chcecie wypróbować? Nie. Jest wywrotowy dosyć, no. Ale jest mocny, spróbuj, utrzymacie. Paweł. O. Paweł dzisiaj zjadł obfite śniadanie, to
operatorowi kamery i montażyście. Sobie pogadajcie. No, my ja zakręcimy tego vloga. Montażyście się coś należy. U was montuje super, Paweł? Mówię, że... Wyobrażam. I Paweł i ja. Razem, fajnie. Razem. Dobra, złapaliśmy ten moment, mamy to. No to po zwiedzeniu pięknych ogrodów, Kasia zaprosiła nas teraz do środka. Tak, zobaczymy jak mieszka na pokoje. Zobaczycie jak się mieszka na co dzień w przyczepie z psem. No właśnie, to jest dopiero ciekawostka. No proszę. Tutaj widzę, macie studio do montażu. Tak. Przyczepka jakiej jest długości? O ile się nie mylę, 5,5 metra? 5,5 metra. No to spoko, tu ta przestrzeń jest. W środku. Mhm. To jest Bailey Limousine 95 rocznik. 95? Tak. Wszystko działa. Wszystko działa. Ale dużo nią nie jeździcie, bo przyczepka nie, stoi na stałym tak, kempingu tak, i na stałe tak. Tu mieszkacie. To na pewno więc... i też przedłuża życie. No, na pewno. Ale wszystko działa, jest sucha. Bardzo nam zależało na tym, żeby sypialnia była oddzielnie, żeby w salonie nie było tego spania, tego rozkładania, nie mogła z tym żyć. Bo gdybyśmy tutaj mieli łóżko, to byśmy już nie mieli jak się tutaj ruszyć. Tak, prawda? A tak tu macie część taką salonową, a tam macie po prostu sypialnię, no super. Co też kuchnia. Można się podzielić, bo jedna osoba o, może... piekarnik macie też? Tak, mamy piekarnik normalny, gazowy, lodówka. Tu jest grill, tu jest lodówka. Mhm. A nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ja te wszystkie rzeczy mam w przedsionku. Tak. Mhm. Chcecie zajrzeć? Dodatkowo, tak. Chcecie tak, pokazać tak. Waszym widzom? Tak, chcemy pokazać. To pokażcie dowody. To jest moje zaplecze kuchenne. Tu chyba... Niektórzy się zastanawiają, dlaczego ja nie korzystam z tej kuchenki w środku. Ponieważ ja to jestem głównie latem i po prostu nie chcę nagrzewać sobie przyczepy. Mhm. No tak, a tutaj jest troszeczkę, można sobie otworzyć tak. Tą przestrzeń. Nawet często zabieram tę moją elektryczną kuchenkę do ogródka, jak jest ładna pogoda i tam sobie smażę rybę na przykład. Bo po co mam robić takie rzeczy w środku, tak, nie? Tak, no. Mam tu więcej miejsca. Lodówka jest trochę większa niż ta w przyczepie. No widzę. No dokładnie. Monika, weszłaby także... nam do kampera taka? No raczej nie. Pozazdrościć. Chyba, żebyśmy łóżko wyrzucili. Także jak widzicie, mamy tutaj trochę takich udogodnień, bo po prostu my tu mieszkamy przez większość roku. No, naprawdę. Cały rok jesteście tutaj w przyczepie. Znaczy bywa. W zeszłym roku praktycznie wyjechaliśmy tylko na 2 miesiące. Mam nadzieję, że w tym roku będzie trochę lepiej. Możliwości podróżowania będą lepsze. Gdy zrezygnowaliście z takiego stacjonarnego życia, to zaczęliście podróżować kamperem. Tak. Więc przez jakiś czas podróżowaliście kamperem i trochę na dziko, tak. A teraz trochę stacjonarnie, no ale dalej na małym metrażu. Tak. I jaka jest różnica? Co uważacie za lepsze? Czy to takie podróżowanie, takie bardziej życie domada w drodze, czy raczej takie stacjonarne? Widzisz, my żeśmy w naszym kamperze przemieszkali i przeżyli, i przepodróżowali w sumie 1,5 roku. Przestrzeń w środku była mniejsza niż w tej przyczepie. To był Fiat? Ducato, to był Talbot. Ducato, Talbot. To był podobny, to było podobne autko do tego, jakim jeżdżą Wawrzyńcem. Pozdrawiam was serdecznie. I chyba rocznikowo też podobny. To 30-letnie auto. No, w tym roku, w zeszłym roku dokładnie 30 lat. Wow. I w momencie, kiedy wróciliśmy z naszej pierwszej podróży, potrzebowaliśmy pracy, to cut a long story short, żeby już się już nie rozwiadniać. I znaliśmy pracę tutaj, ale mogliśmy mieszkać w tym kamperze, więc my na początku mieszkaliśmy w kamperze tutaj. Nie było przyczepy, nie było przedsionka. Więc nasze, moje pierwsze wrażenie, jak tutaj właśnie zaczęliśmy pracę i właściciele kempingu powiedzieli, to tutaj będzie wasza miejscówka, tutaj będzie wasza parcela, to jest wasze miejsce, proszę bardzo, z tym ogródkiem i uwaga, z podłączeniem do prądu, z wodą na miejscówce i generalnie ze wszystkimi udogodnieniami kempingu typu pralka, zmywania naczyń, sklep, pub, bar. Wszystko na miejscu. Mówimy cały serwis. Wow, idealnie. My przez pierwszy rok, my nadal cieszymy się z tego, że tu jesteśmy, ale przez pierwszy rok chodziliśmy z takim bananem. No ja chyba też że nie musimy płacić za prąd, że nie musimy się martwić, ile wody mamy w zbiorniku i na ile nam starczy. Także pierwsze wrażenie było wow, luksus. Oczywiście podróżowanie kamperem ma swoje ogromne plusy. To jest zupełnie inny stan bycia, inny stan istnienia, stan umysłu. Inny stan umysłu. Odkrywanie ludzi, miejsc,
no niesamowite przygody. To jest fantastyczne, ale dla mnie to jest męczące. I dosyć właśnie, to ciekawe. Czyli... Może chodźmy do środka. A czy piesek z wami też jeździł w kamperze? Tak, obowiązkowo. My w ogóle przeprowadziliśmy się z kampera i uciekliśmy z domu dzięki psu. Wszystko zaczęło się od tego, wszystkie zmiany w naszym życiu zaczęły się od tego psa i od takiego myślenia, że ten pies będzie z nami tak krótko, bo psy żyją tak krótko, więc nie możemy pozwolić, żeby ten pies spędził większość życia czekając na nas w domu, aż wrócimy z pracy. Więc właściwie tak się zaczęło wszystko. Od tego oto zwierzaka. Ty jesteś sprawcą wszystkiego. Tak, jest sprawcą wszystkiego, dokładnie. A w nawiązaniu do rozmowy w ogródku zaczęłaś mówić taki dosyć dla mnie kontrowersyjny temat odnośnie tego, że jednak życie w kamperze nie jest do końca takie super i potrzebujesz czasami jednak takiego stacjonarnego życia, stabilizacji. Mówiąc o swoim doświadczeniu, oczywiście nie wiem jak to wygląda u innych, jeżeli ktoś z was, widzowie, drodzy Terasfera, jeżeli oglądacie to i może odbyliście taką podróż kamperem albo kamperwanem, albo generalnie byście w podróży dłuższej. Tak, dłuższa podróż to jest przynajmniej miesiąc dla mnie. Tak. Opowiedzcie, jak to dla was wygląda, jakie wy macie wrażenia, bo dla mnie podróż, taka jaką my uprawialiśmy, była wspaniała, ekscytująca, ale była bardzo męcząca. To jest bardzo intensywny czas, bardzo intensywny styl życia. I jeżeli jeszcze, tak jak my, śpisz głównie na dziko albo na jakich kamperplacach, nie jeździsz od kempingu do kempingu, największym chyba takim, może nie problemem, ale wyzwaniem było bezpieczeństwo dla nas. Więc znajdowanie bezpiecznych miejsc na nocleg. To najwięcej czasu pochłania. Tak, i tak my planowaliśmy swoją podróż. Nie jechaliśmy od atrakcji do atrakcji, tylko od bezpiecznego noclegu do następnego. I w momencie, kiedy znaleźliśmy dobre miejsce, gdzie wszyscy się dobrze czuli, gdzie też były warunki dobre dla psa, zostawaliśmy tam najdłużej. I ja też miałam taką potrzebę, żeby właśnie nie przemieszczać się codziennie, przemieszczać się co drugi dzień. Zostać na kilka dni, bo inaczej to jest po prostu jakiś taki wyścig. Ja potrzebuję nawet w podróży kamperem raz na kilka tygodni zatrzymać się gdzieś na dłużej. Zakotwiczyć się po prostu i pobyć w jednym miejscu. Jeżeli jeszcze dodasz do tak intensywnego stylu życia vlogowanie, nagrywanie, produkowanie kontentu dla swoich widzów. Dokładnie, no bo nie wiem, czy wiecie, Kasia ma swój kanał, dokładnie. Od kilku lat prowadzi swój kanał, także zapraszamy na kanał Kasia Kempinguje. Nagrywa. Tak. Pozdrawiam widzów Kasia Kempinguje, może pozdrawiamy my też. Odezwijcie się w komentarzu i napiszcie pozdrowienia od Kazik TV, to ja wam zostawię serducha wtedy. A dlaczego właśnie Kazik? A skoro jeszcze jest Kasia i Marek. Większość ludzi nas pyta o wiele wcześniej niż wy. Oto. Kazik dlatego, moi drodzy, gdzieś tutaj mam nawet taką starą rejestrację z naszego kampera. Powinnam, widzicie, się przygotować lepiej. Gdzieś miałam. Gdzie ten mój Kazik? A ja mam na lodówce. No właśnie, tam opowiem przy lodówce, dlaczego Kazik TV. Opowiem wam przy lodówce. W ogóle lodówka jest. To nie chodzi o to, że ja kocham jeść. Ja kocham te wszystkie historie, które są na tej lodówce. Da, Magnesi. Więc to jest nasze pierwsze logo Kazik TV. Nauka i rozrywka, ponieważ zaczęliśmy kanał jako kanał edukacyjny i to była głównie nauka angielskiego, ale w taki nietypowy sposób. Niektórzy widzowie mogą pamiętać moje przebieranki, babcie Kazie i generalnie różne pranki promujące naukę właśnie w sposób rozrywkowy. Więc my tak zaczęliśmy na YouTube w 2014 roku. Edukacyjnie. Później właśnie zmiany w naszym życiu, kamper, podróż, totalna zmiana tematu. Kazik, dlatego że jestem Kasia, ale Marek, mój mąż, który montuje wszystkie materiały u nas, mówi: ty nie jesteś Kasia, ty to jesteś taki Kazik raczej. Więc i taki, został Kazik. Tak się domyślałam, że to jest od twojego imienia albo od charakteru może. Z takiego żartu właśnie, że czasami jestem taka bardziej jak Kazik z obdrapanymi kolanami, narwana. Czyli to było to stare logo? Tak, nasze pierwsze logo. A tu macie później nowe. Później właśnie, żeby troszeczkę odejść od tej tematyki języka angielskiego i podkreślić, że mieszkam w przyczepie kempingowej, pracuję na kempingu i podróżuję kamperem, to jest taki mój slogan. Zmieniliśmy nazwę na Kasia Kempinguje, a w międzyczasie udało nam się poznać niesamowitych ludzi.
ten chłopak, właściciel firmy Uratujemy Twoje Dane w Olsztynie, Sebastian, naprawił nam kierunkowskazy po prostu kiedyś. Podczas podróży. Tak, w Polsce uratował nam kierunkowskazy, dzięki Sebastianowi mogliśmy jechać dalej. Zaprzyjaźniliśmy się przy tej okazji, jesteśmy w kontakcie do dziś. W ogóle jesteśmy w kontakcie do dziś ze wszystkimi ludźmi spotkanymi w podróży. To jest czyli generalnie taka podróż kamperem nie wywołuje aż takiego dużego strachu, jeżeli chodzi o jakieś usterki w samochodzie, bo nawet dzięki tej podróży teraz chyba macie takie poczucie, że jednak na ogół ludzie są dobrzy. Tak. I nie ma z tym jakiegoś problemu. Jeżeli masz poczucie, że inne, jeżeli masz inny pogląd na świat, to nie ruszaj w podróż, bo zginiesz w świecie. Po prostu. Widzicie? Ludzie są dobrzy, ludzie są fantastyczni. Nie wierzcie, nie kreujcie sobie obrazu świata na podstawie tego, co widzicie w mediach, w telewizji, w internecie. Jedźcie, porozmawiajcie. Poproście o pomoc, zaoferujcie pomoc sami od siebie, doświadczajcie świata. Ludzie są super, cudowni, fantastyczni. Fajnie porozmawiać z kimś takim. Nigdy nam nie odmówiono pomocy, nigdzie, w żadnym kraju. O, super. Ale my tego samego doświadczamy w podróży. Może nie mieliśmy jakichś większych problemów, ale bardzo spotykamy się z bardzo takim miłym podejściem ludzi. Miłym podejściem ludzi, tak. Przyjaznym, ludzie właśnie też są was ciekawi. Tak, ojej, ale my jesteśmy, wy go ale my też jesteśmy ciekawi innych ludzi tak samo, więc to tak, dlatego jest taka interakcja, dokładnie. Dlatego ja opuszczam to moje gniazdo i ja właśnie czekam na ten czas podróży i mam takie dwa sezony w roku i jeden napędza drugi. Jeden regeneruje, wiesz, to jest czyli tutaj zima, czas regeneracja. No chyba trochę odwrotnie, wiesz? Tak, bo to czas podróży jest bardziej intensywny. Czyli wolisz pracować? To jest relaks. I tu relaksujesz tak, to jest pracując mój relaks. Na bo kempingu. Masz taką oazę spokoju. Tak, to jest mój dom, to jest moja miejscówka. Nie muszę planować, gdzie jutro śpię, gdzie napełnię wodę. A to podróż jest taką adrenaliną. Tak, podróż jest adrenaliną i męczącą śpisz trochę. 3 godziny na dobę, poznajesz ludzi, szkoda ci czasu na spanie, bo tyle się dzieje, że szkoda ci czasu na spanie. A tu jest właśnie oaza, odpoczynek, rutyna. Super. Ale rutyna na naszych zasadach. To nie jest taka rutyna, jaką mieliśmy kiedyś. A mam takie pytanie teraz, Kasiu, do ciebie jeszcze. A byliście... Może zadam je tak, bo to jest bardzo takie pytanie, które nas interesuje, bo my kiedyś też, tak jak wy, chcielibyśmy odbyć taką dłuższą podróż, zostawić dom... Uciec. Uciec, tak. I właśnie mam takie pytanie odnośnie tej decyzji, jak w ogóle ona wpłynęła na wasze życie? Tak, czy to było ciężkie zostawić ten dom? Czy chcieliście tylko zrezygnować, tak jakby wyrwać się trochę z tego systemu, czy po prostu ważniejsze było to, że chcecie, nie wiem, zwiedzać, odkrywać? Wyrwać się, wolność. Potrzeba wolności. Jednak. Potrzeba wolności, zmęczenie normalnym życiem, dorabianiem się, to, co wy piszecie na swojej stronie, czyli zarabianiem, konsumowaniem, życiem od urlopu do urlopu. Jak wejdziecie na naszego bloga, dokładnie wasze słowa zobaczycie. Te same przemyślenia. Czyli mamy to samo motto życiowe. Totalne zmęczenie, rezygnacja i po prostu takie, ja wysiadam z tego, to nie dla mnie. Pokazanie środkowego palca na wszystko, co było wcześniej. I totalne odcięcie się. I taki fajne, trochę to, skok na główkę. Skok na główkę w nieznane. Ale czy to osiągnęliście? Czy jednak... Tak, według mnie tak. Tak? Według mnie tak. Ale czy to pokazał wam ten van life, czy pokazało wam to wszystko? Życie? Wszystko. Czyli generalnie podróże wykształtowały was teraz taki charakter, że jesteście wyzwoleni od tego systemu, od jakichś tam, nie wiem, zadłużeń, no bo to każdy żyje w takim życiu. Dokładnie, to jest bardzo ważna sprawa. Wszystkie zobowiązania trzeba było najpierw uregulować, spłacić, wszystkie umowy rozwiązać, często zapłacić duże kary za to, że odchodzisz, bo łatwo jest człowieka złapić jego klienta, bardzo trudno się z tych szponów wyrwać, bardzo trudno. Naprawdę? O! Zajęło nam to pół roku, mnóstwo nerwów i mnóstwo pieniędzy, ale było warto. Czyli to nie jest takie łatwe wyrwać się z tego systemu. Oczywiście, że nie, bo system jest zbudowany na, żeby nas trzymać. Na tym, żebyś żebyś się zadłużył, żebyś miał kredyt na dom, żebyś sobie kupił samochód, na który cię nie stać, żebyś na kolejne 5-10 lat został w pracy, której nie lubisz, bo nie masz wyboru. Ale musisz pracować, bo nie masz kredyty. Wyboru. A sam sobie, wiesz, te kajdany, sam łapki dajesz, o tak? Tak, tak. Dlatego my w tej chwili po raz pierwszy w życiu nie mamy żadnych długów, żadnych zobowiązań.
po prostu nie mamy żadnych zobowiązań. Mhm. Czyli tutaj jesteście wolni. Tak. W każdej chwili możecie się spakować i pojechać. O, nie jesteś wolna, bo masz pracę na kempingu. Tak, ale to jest mój wybór, to jest praca sezonowa. Świadomy. Tak. I ja, ta praca jest kontynuowana z roku na rok. Ja nie mam tu jak kontraktu na 5 lat, czy... Ja, jeżeli mam ochotę, tak, ja żyję na kółkach, w świat, tak mogę naprawdę. Też wszystkie rzeczy, które my tutaj mamy, są podarowane nam przez ludzi. To nie ma dla nas większej wartości. Jeżeli jutro mam ochotę ten przedsionek składać i wszystkiego się pozbyć, ja jestem w stanie to zrobić. Dlatego też staramy się mieć mało rzeczy, mało obciążeń. Zawsze jesteśmy gotowi do drogi. Tak, czyli mało rzeczy, minimalizm, spakujemy się i nas nie ma. Oszczędności na koncie. Tak. I brak związku emocjonalnego z rzeczami, a raczej między sobą. No właśnie, to jest taki drugi ciekawy. Dokładnie, to są nasze priorytety, dokładnie. No i widzę tutaj taki drugi ciekawy temat. Czy życie w przyczepie i pracowanie na kempingu pozwala wam więcej zaoszczędzić, uważasz? Ja przez 8 lat pracowałam jako nauczycielka. Nie zarabiałam źle. Marek też pracował zawsze na cały etat w różnych branżach. Dorabiał jeszcze jako informatyk. Czyli też my takie nigdy, dobrze płatne branże. Tak, ale my nigdy, mówiąc szczerze, my nigdy nie mieliśmy tak sympatycznych dochodów jak teraz, ponieważ mamy minimalne koszty utrzymania. Tak, to jest właśnie ważne, że czasami nie ten dochód jest ważny. Twoje tylko wydatki właśnie, są tak, ważniejsze. Ile wydajesz? Wydatki i koszty, dokładnie. Czyli to jeszcze raz pokazuje, jak system nauczył nas żyć. Tak, czasami także ludzie wiesz, pędzą moja do dużych miast. W szkole, tak zwana kariera, Ja się dzisiaj z tego śmieję. Och. A ty jak? Śmiejesz się też z tego? Szczęśliwy jesteś, Lizel? No on ma teraz wszystkie spacery w życiu, ma nas. Nie jest tak sam. A ludzie tak po omacku pędzą do tych wielkich miast, że właśnie tam jest lepsza praca, większe zarobki, tylko nie biorą właśnie tego pod uwagę, że tak wydatki są tam ogromne, że tak, więcej stres, zarabiasz, że więcej nic wydajesz. Nie użyją z tych większych zarobków, bo będą musieli więcej wydać i... Bardzo piękne to, co mówisz. Ale powiem wam szczerze, że Kasia uświadomiła chyba nas, bo mnie bynajmniej, nie wiem jak ciebie Monika, że to nie jest wcale takie łatwe. No to, że to nie jest takie łatwe, to już mi ta nasza dłuższa pierwsza podróż uświadomiła. Ale nie, mi chodzi o to, żeby wiesz, załatwić te wszystkie formalności, a to tak nie lubię tych rzeczy. A tego to ja się właśnie bardzo obawiam, dlatego... To będzie dosyć trudne, ale jest to do zrobienia. Może ja się tu przytulę do twojego męża, a ty chodź tutaj, Monika. Przepraszam, że ja tak jawnie, ale... Mam nadzieję, że mój mąż nie będzie miał nic przeciwko temu. Marek? Wszystko spod kontrolą. Marek, wszystko spod kontrolą. Monika jest z nami. Marek pracuje. Tak, Marek pracuje, bo zawsze ktoś musi pracować na kempingu. A jeszcze jedna sprawa. Nie obawiajcie się podróży, ponieważ pamiętajcie, że ja mówię z perspektywy podróżowania 30-letnim kamperem, który nie był w ułamku dostosowany do takiego życia, jak wasz kamper jest. Dziękuję. Także wy to będzie, na pewno będzie chyba dla nas to było, troszkę. Tak, dla nas to było chyba źródło tego stresu, że nigdy nie wiedzieliśmy, jak daleko dojedziemy, czy to się znowu popsuje, nie mieliśmy ciepłej wody. A mieliście sytuacje takie, że na przykład wam się popsuł kamper i nie mogliście naprawić, staliście gdzieś? Nie, tak dramatycznie nie. Ta życzliwość ludzi jednak brała tak dramatycznie nie było, ale zdarzały się usterki, zdarzały się... Oczywiście mieliśmy pomoc drogową pod telefonem. Zdarzały się różne sytuacje, ale nigdy tak, żebyśmy gdzieś utknęli na amen. Nie, to na szczęście nie. Ale wasz kamper jest zbudowany solidnie, wiecie co w nim macie i naprawdę przemyśleliście wszystko od A do Z. Dzięki. I wam będzie się o wiele bardziej komfortowo podróżowało niż mi. I kiedy to jest twój dom, to naprawdę doceniasz to, że masz gorącą wodę w kranie, bieżącą. Tak, tak, i masz toaletę, i masz prysznic. Tak. A tylko wy będziecie mieli łatwiej. Ojej, on się tak bawi. Właśnie my chcieliśmy tak, żeby te podstawowe takie rzeczy mieć zapewnione, więc no wiedzieliśmy, że nie będzie nam tego brakowało. Więc jeżeli byście jechali, jeżeli jedziesz na weekend, możesz jechać, wiesz, osobówką spać w bagażniku. Jeżeli jedziesz na dłużej, to wszystko jest niezbędne. Dokładnie. Ja bym jeszcze tylko powiedziała, że bycie w systemie na swoich warunkach nie jest wcale takie złe. Tak.
Tak jak wy jesteście. Na swoich warunkach. Na swoich warunkach. Robicie to, co na lubicie. Na swoich warunkach. No jednak zawsze w tym i systemie i ty stawiasz granice. Ty stawiasz granice. Bo ja na przykład cieszę się z tego, że wiem, ile zarobię w przyszłym miesiącu. Wiem, że mam taką pracę, że nie muszę spędzać 10 czy 12 godzin przy komputerze każdego dnia. Wiem, że mam ubezpieczenie zdrowotne, że mam tutaj lekarza pod ręką dobrego. Wiem, że pies ma weterynarza i stać mnie to na to. Ważne, wiem, że gdzieś tam czuła się na moją emeryturę, prawda? Też taki, taki skok, o, teraz będę żył poza systemem w banie. Trzeba to przemyśleć. Zawsze trzeba mieć, też wiesz, plan B. To jest życie dla każdego, prawda? Warto spróbować, ale życie zweryfikuje. Tak, tak, oczywiście. Na pewno warto jest dla spróbować. Nas, czy nie? Także my niedługo spróbujemy. Jeżeli mam nadzieję. To, no pewnie, wy w ogóle nie żadne tam mam nadzieję, ani nie mówcie jeśli pojedziemy, kiedy pojedziemy, tak się nastawiajcie. Pojedziemy. I ja serdecznie zachęcam i polecam właśnie spróbowanie. Jeżeli oglądasz to i myślisz, Boże, jak oni ci wszyscy ludzie to robią, na pewno mają tyle pieniędzy i w ogóle, to nie jest dla mnie. To jest, da się. Ogóle, to jest poza zasięgiem, to jest w twoim zasięgu, ale musisz o to zawalczyć, jeżeli masz takie marzenie, po prostu spróbuj. Dokładnie. Nie jest tak różowo, jak na Insta bywa. Jakby się wydawało, tak, są też problemy, ale warto. Satysfakcja. Warto. Tak. Ale życie to nie jest bajka, jak to kiedyś ktoś powiedział. Dokładnie. Problemy są po to, żeby je rozwiązywać. Tak, problemy też cię kształtują, nie? Lizel już usypia. Kasiu, nie będziemy ci już więcej czasu zajmować. Także naprawdę dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki za pokazanie swojej złości życiogrodu. Fajnie było zobaczyć, jak tutaj mieszkasz. Super, naprawdę. Super, tak. Super, bardzo zauroczyło mnie wasze podejście do życia. To jest naprawdę wypracowane podejście. To jest coś, wiesz, to jest droga. Się nabiera z to czasem. Jest droga. To jest droga. Nasza droga. To jest nasza droga po prostu. Super, Ancko. Także pamiętajcie, znajdziecie Kasię i Marka na kanale Kasia Kempinguje. Zapraszamy was. Albo na kempingu w North Devon koło Ifraku. Tak. No, no tak. Koło Ifraku. W letnią porą. Mill Park. Tak? Mill Park. Jeszcze, żeby wam tylko udowodnić, że naprawdę tutaj jesteśmy. Proszę bardzo. Kasia gotowa do pracy. Oczywiście, zawsze. Ja zawsze się śmieję, że tak, tu jest do, za progiem już jest praca, nie? To ma swoje plusy i minusy. A właśnie, ostatnie pytanie do was. Jak wam się podoba Mill Park? Bardzo, bardzo nam się podoba. Fajna jest, super jest okolica. Mill Park jest super. Piękna okolica. Piękna plaża. Ponad 200 schodków w dół, ale udało nam się je pokonać. Tak, a najlepsza jest obsługa. Wszystko jest tak do perfekcji, po prostu dziękujemy. Dopracowane. Dziękujemy bardzo. Toalety czyściutkie, cały serwis jest po prostu zrobiony. Staramy się. Tak, cały kemping się. Jest bardzo czysty. I... cała załoga się stara. A to dlatego, że to jest dobre miejsce. To jest po prostu dobre miejsce prowadzone przez dobrych ludzi i każdy się tutaj stara jak może. Naprawdę. Widać to, naprawdę widać to. A jeżeli jeszcze ktoś podchodzi z taką pasją do tego, co robi i czerpie z tego radość, to widać to naprawdę. I zarabia na swoje marzenia przy okazji. I zarabia na swoje marzenia. Tak. Nie zawsze jest lekko, wiadomo. Tak. Każda praca jest ciężka, ale jest to inaczej, jak robisz to, co lubisz. Dokładnie. A nie jesteś zmuszona do tego. Dokładnie. Super. Zawsze warto mieć wybór i dbać o to, żeby mieć pozycję wyboru. Po prostu. Dzięki wielkie. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że się zobaczymy jeszcze. Tak, bardzo miło było was poznać. Mam nadzieję, że poznam was lepiej w komentarzu. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, widzowie, teraz Fera, piszcie w komentarzach, ja dokładnie. Zawsze chętnie odpowiem. Dokładnie. Teraz już żegnamy się. Tak naprawdę. Tak naprawdę. Cześć. Wszystkim? No niby. Tak naprawdę to jeszcze nie. Tak naprawdę to jeszcze nie, bo jeszcze tutaj zostajemy 2 dni, dziś i jutro, także na pewno się jeszcze z Kasią zobaczymy. A wy jak chcecie śledzić relacje z życia Kasi i Marka, znajdziecie ich na kanale Kasia Kempinguje. Dzięki. Tak jest. Trzymajcie się. Hejka!